Zadam ich kilka teraz. Część z nich będzie nawiązywać też do tych waszych pytań, ale albo będą je pogłębiać te sprawy, albo w trochę inny sposób będzie to zadawane. Pierwsze z nich jest takie. Sekunda. No właśnie, bo poobgadywaliśmy sobie ojca Szustaka i to, jaki on jest przed kamerą, czy jaki jest poza kamerą i jak to ma się do siebie. A tu jest pytanie od Maksymiliana o to, czy wy jesteście przed kamerami, jesteście kreacją, czy jesteście 100% sobą, czy to jest coś pomiędzy. Może Włodku zacznij. Ja mogę zacząć, ale też od razu mi się skojarzyło z mocno stronniczymi to, bo myślę, że człowiek jest inny w relacji przy kimś, bo ta druga osoba wpływa na niego i on jest wtedy troszkę inny niż by był sam. Więc jak nagrywamy na przykład filmy solo przed do kamery, no to trochę inaczej to wygląda niż w parze. Ja pewnie też bym był inny, gdybym nagrywał filmy sam niż jestem z Karolem. Czy jestem jakąś kreacją? Myślę, że mniej niż przy pierwszej serii lekostronniczego od 0 do 1000. Jakąś na pewno, bo uważam, że to jest format, to jest program. On jest też rozrywkowy na dodatek, poza tym, że jest formatem i programem. No więc tam trzeba się po prostu starać, nie? Czasem jest tak, że jak kończymy nagrywanie, to no, spocone plecy widzę, no bo to nie jest to samo, co siedzenie, takie lekkie rozmowy, bo też konwencja jest inna. To nie są kontemplacyjne, pogłębione rozmowy na ważne tematy. Znaczy nie, to są ważne tematy, przepraszam. W Lego filmie są ważne tematy, bardzo ważne tematy. Pozdrawiam Karola. Ale no wiadomo, o co chodzi. No, to na tym skończę. Okej. A ojcze Tomku? Kreacja? Autentyczność? Ja myślę, że przede wszystkim autentyczność, że jednak kreacji jest niewiele. Nie, tak w takim, znaczy, ja się też tego uczę jakoś, bo to pytanie w ogóle chyba, jak ktokolwiek zaczyna coś robić, nagrywać, czy cokolwiek robić tak w sensie publicznym, to bardzo szybko odkrywa, że nie wie tak naprawdę, kim jest. I jak to właściwie ja mam się przedstawić, jak ja sam nie wiem, kim ja jestem, prawda? Bardziej jest tutaj mocny wysiłek do poszukiwania swojej tożsamości i tym samym, czy ja nie kłamię, czyli czy ja naprawdę pokazuję siebie takim, jakim jestem. To też jakby mnie osobiście bardzo pomaga, że żyję we wspólnocie, czyli że ci bracia na mnie patrzą, prawda, jak ja to tam nagrywam i jedni powiedzą, weź tutaj nie kreuj czegoś, czego nie ma. Albo drudzy, okej, albo wydobądź to, co jest w tobie najcenniejsze, a ciągle tego nie widzę na filmikach, nie? I wtedy no to dla mnie jest pytanie, no ale co oni widzą, jakby tak naprawdę, co by chcieli też mieć na filmikach, bo ich to jakoś cieszy w życiu codziennym, nie? A czy oni to mówią ci, co by chcieli, żebyś dokładnie właśnie, czego oni tam nie widzą w tych filmikach, a co jest w życiu codziennym? Mówią właśnie i ja jeszcze chyba ciągle nie umiem tego znaleźć do końca. Myślę, że jest właśnie, znaczy to już odkryłem, że właśnie tak jak Włodek mówił, że 1000, prawda, jak nagrasz, to trochę więcej o sobie wiesz niż jak nie nagrasz. Więc no przez te 1,5 roku chyba, bo ja tym się tyle zajmuję, myślę, dużo więcej znalazłem. Takiej prawdziwej swojej twarzy i coraz chyba lepiej ją pokazuję, tą prawdziwą, bo o to mi chodzi właśnie, nie o to, żeby wykreować czegoś, czego nie ma, tylko odnaleźć właśnie to, co jest. Ale to wcale nie jest też takie proste, żeby to tak łatwo odnaleźć. I mam nadzieję, że mi się to udaje. A oni właśnie mówią, że to, co dla nich jest ważne, to taka właśnie, też co Włodek zauważył, to też mnie tak ucieszyło na samym początku, nie? Że to jest jakieś takie bliskie, jakieś takie przyjmujące, no nie wiem, coś takiego oni tak mi mówią, że się czują tak przeze mnie na co dzień, w życiu codziennym, tak właśnie przygarnięci, przyjęci, że zrozumiani i tym samym, że takiego mnie chcą.
I że taki ja mogę... Materiał na spowiednika wstrzymał pana kierownika do kolegi. To jest przygarnie taki spokojny. Tak, tak. Oni mnie dlatego mnie nazywają mamusią. Ale to... Więc tego też jakoś szukam. Ja jeszcze dorzucę w takim razie. To będzie takie pytanie delikatnie atakujące. Kogo? Bo właśnie trochę jest zagrzecznie. Ojca Tomka. I a propos kreacji i niekreacji, dlaczego skopiowaliście nazwę kanału Włodka i Karola i nie wymyśliliście czegoś oryginalnego? A, widzicie. Więc cóż ja powiem? Nie? Powiem prawdę. Nie ja wymyśliłem tę nazwę. Wymyślił ją Adam, bo tak jak sam się tłumaczył w pierwszym odcinku, że go zainspirowaliście jako lekkostronniczy i to, że my podczas tych tam różańców, które prowadziliśmy, czy majówek, nagle więcej mogliśmy dzięki pandemii spędzić razem i robić razem różnych rzeczy, to jemu się to jakoś pokojarzyło, że no jest też jakiś flow między nami. Tak jako jemu się kojarzyło z lekkostronniczymi, pewnie inaczej, o czym też podsłuchałem, podejrzałem, że mówiliście w jednym odcinku. To jest kanał Adama, bo to idzie na Languście, nie na Strefie Wodza, więc on ma ostatnie słowo. Jak się zdecydował na taki tytuł, to ja w to wszedłem i tyle. Nie, ja tylko dopowiem, że nam było oczywiście bardzo miło. Też z lekkim zaskoczeniem to przyjęliśmy, że ojciec Adam nas oglądał. No i to było fajne, nie? To było na pewno bardzo miłe. Ja bym jeszcze tylko jedno zdanie chciałbym dopowiedzieć, bo to taka debata. Tam przy tym występowaniu przed kamerą i tak dalej, myślę, że łatwiej jest, chyba, może mi się wydaje, nie wiem, zacząć później niż wcześniej. To znaczy, jak ktoś wie w środku mniej więcej, nikt pewnie tego nie wie w 100%, kim jest, to łatwiej mu gdzieś ten temat występowania przed kamerą ogarnąć. Nie? Jak się nie wie, jak się ma 20 lat i jeszcze do tego dojdzie ten element kamery, to gdzieś tam może moim zdaniem, albo przynajmniej w moim przypadku tak było, nie żeby opowiadać, że ludzie tak mają, tylko ja tak, może tak miałem, że gdzieś mogło dojść do takiego może miszmaszu, gdzie jestem ja, gdzie jest ta wersja mnie za kamerą i tak dalej, bo jakby nie miałem wsadu, z którym wchodziłem, nie? To jakby nie wiedziałem, na czym stoję i wtedy nie mogłem z taką jakby wolnością ewentualnie w pewne role wchodzić i potem z nich łatwo wychodzić, no nie? Bo nie miałem do czego wracać, na dobrą sprawę, więc tylko to bym jeszcze dorzucił. Okay. A ja jeszcze bym dorzucił, jeżeli mogę. Śmiało. Nie, bo dorzuciłbym tylko tyle, że bardzo mnie cieszy, cokolwiek można mówić o tych nazwach mocno czy lekkostronniczych, ale że wielu z tych, którzy nas oglądają, dzięki tej nazwie, myślę, w dużej mierze, zaczęli was oglądać. I tak, to też mnie bardzo cieszy. Dostajemy takie maile. Właśnie wczoraj nawet czytałem, że nie znałem was, oglądałem mocno stronniczych, poznałem was, no i tak zostałem na dłużej. Więc... Super. No. Tak, tak. Okej, to teraz patrzę sobie znowu na pytania. Trochę obgadywaliśmy bardziej jednego nieobecnego, to teraz przeskoczmy na drugiego. Ja tutaj łączę dwa pytania. Zobaczymy, w którym się, Włodek, bardziej odnajdziesz. To jest tak. Jedno pytanie jest: Władek, czy kochasz Karola? A drugie pytanie jest: Włodek, czy Karol jest męczący? Władek mówi. Władek. Władek odpowiada. Uwaga. Władzie, przepraszam. Władek mówi. Czy kocham Karola? Na swój sposób tak. Tak jak umiem, tak kocham. A drugie pytanie, czy jest męczący? Właśnie nie jest. Nie jest. Znaczy przed kamerą może się wydawać, bo ja to też pewnie tak ogrywam, żeby wyglądało, że jest, ale nie jest. Karol jest bardzo w ogóle łatwy do życia z. Ugodowy, bezproblemowy. Nie jest męczący. Okej. Okay. Teraz mam jeszcze jedno pytanie, które jest w jednym pytaniu, jest pytanie i do Włodka, i do ojca Tomka.
Tylko sekunda, bo ja tu przeskakuję między nimi. O, jest tak. Anna pyta, czy Włodek się modli? I równocześnie pyta, czy ojciec Tomek klnie. O, a czemu nie na odwrót? Możecie się wymienić, jak chcecie. No. Bo tam by było łatwiej w tamtym przypadku, nie? Nie, myślę, że jest jedno i drugie. A tutaj? No ja się, czekaj, ja miałem czy się czy ty masz, czy się modlisz, takie pobożne bardziej. No. A na drugie nie mogę odpowiedzieć. Możesz i na to słuchaj. Poszeszmy. Bardzo rzadko, ale mi się myślę zdarza, ale bardzo rzadko, bo gdzieś tam uwrażliwiam sam siebie na to, jak mi się zdarzy. A czy się modlę... Modlić się czy kląć? Nie, kląć. Kląć, ale modlić się, powiem tak, uczę się, wydaje mi się, bo chciałbym robić tego więcej i mam wrażenie, że robię tego mało. Na przykład, no jakby od razu powiem, na pewno nie mam tak, że każdego dnia 20 minut się modlę. Nie mam tak. Mam tak, że usiądę i się pomodlę, ale to jest bardziej spontaniczne, a wiem, że to nie powinno być takie spontaniczne, tylko bardziej przemyślane, zaplanowane. Z Niną, z moją małą, znaczy tą starszą córeczką, zaczęliśmy się modlić przed snem wieczorami. Więc to uważam za duży rozwój w swoim życiu, bo bardzo też ona lubi te modlitwy i to jest też fajny moment na... Nie tylko modlitwa, ale na podsumowanie dnia. Co nam się podobało, co nam się nie podobało, za co dziękujemy, za co przepraszamy i takie tam. Ja zapytam ojca Tomka, bo jak Włodek mówił, to sobie pomyślałem, bo tak powiedziałeś, że no trochę kniesz, trochę się modlisz, ale jak to wygląda w życiu zakonnym? Poza tymi modlitwami, które masz, nie? Z przydziału, z, nie wiem, z obowiązku, z trybu życia zakonnika, to jeszcze starcza siły i ochoty na taką modlitwę własną? To w ogóle jest absolutny fundament dla mnie. To znaczy, rozumiesz, że to były takie czasy kiedyś, że nie starczało, a i to była dla mnie prosta droga do wypalenia zawodowego, nie? Że się modliłem ze wszystkimi, bo jak byłem na przykład w Poznaniu przez pierwsze 2 lata zaraz po święceniach, się zerwałem jak pies z łańcucha i robiłem wszystko. I neokatechumenat, i odnowy, i duszpasterstwo rodzin, i muzyków, i mnóstwo rzeczy. I 2 lata już było słabo, a po 5 się wypaliłem zupełnie. Nie? Dlatego, że nie miałem czasu. Jedno, na co mi nie starczało czasu, na modlitwę osobistą. A teraz uważam, że to jest wielka łaska po tym, jak się podniosłem z wypalenia, że w ogóle sobie nie wyobrażam. Nie? I potrzebuję naprawdę dużo, to znaczy, żeby tak czuć się, że jestem pomodlony na dzień, to tak przyznam, że potrzebuję godzina, półtorej, najlepiej 2. Każdego dnia? Nim w ogóle zacznę coś, tak, nim coś zacznę, to ja bym tak chciał. Znaczy, ja uważam, to nie jest moja zasługa naprawdę, ale taka łaska, której wcześniej nie miałem. Nie? I jakoś no, zamierzam nie rezygnować. Tyle, że żeby nie było tak cudownie, to jest dobre pytanie. Czyli te 2 pytania są dobre, bo ja czasami klnę na modlitwie. To znaczy, już na tyle się jakoś z Panem Bogiem znamy chyba. Nie wiem. I już tak nie mam ochoty ubarwiać na różowo wszystkich rzeczy, więc czasami to jest ostra rozmowa. Znaczy czuję się kochany i dlatego sobie na to pozwalam. Nie? Znaczy nie dla klnięcia, żeby kląć dla klnięcia. To jest krzyk, oczywiście się dzieje i ja sobie z czymś nie radzę, a nie widzę, żeby się ktoś mną zajmował. Więc czasami dla samego siebie tego potrzebuję. No Pan Bóg sądzę, że tego nie potrzebuje i mi to jakoś musi darować, ale to jest jakaś taka moja wewnętrzna ekspresja. Może właśnie punkowe czasy mi wracają w tym jakiś sposób wyrazu. Skoro jeszcze na koniec przywołałeś przy temacie modlitwy ostre klimaty i punkowe czasy, to ostatnie pytanie już takie stricte z Instagrama też do ciebie, trochę nawiązując do tego, co Włodek już wcześniej pytał, ale tu jest pytanie o teraźniejszość. Czy są jeszcze jakieś punkowe zespoły, których teraz słuchasz wciąż?
Troszkę wracam, to znaczy przyznam, że taką miałem kiedyś okazję, akurat jechałem na rekolekcję przez Skarżysko i był koncert Seks Bomby i Ksenny. I poznałem tych panów dużo starszych niż wtedy, kiedy ich poznałem pierwszy raz, ale ciągle te brzmienia czułem, że mnie biorą. Więc wracam też do armii, wracam do starych brzmień. A no teraz jednak mnie wciąga najbardziej wielbieniowa muzyka, przyznam. Aha. A co na przykład najbardziej poza Owcą? No chyba Owca najbardziej, chociaż też Mateo, tak. Mateo. Okay. Mateo Tręba. No to jest, ja z Mateo czuję jakby bratnia, jakby to był mój brat. Kiedyś jak się spotkaliśmy, to się dziwiliśmy, że mamy inne matki, ale jakoś tak to mocno, takie braterstwo serc. Także Mateo zawsze jak gra, to no, mnie porusza, a czasami płacze, łzy się leją.